Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, akcja strach, nieustanna akcja strach. To się nie powinno nazywać pandemia, to się powinno nazywać panika. No, komuna ma nową broń, te straszą nieustannie. Strach jest z powrotem, no i strach będzie w polityce przez następne ładnych parę miesięcy, parę lat, no wszyscy będą pamiętali. Mam nadzieję, że wybory będą odpowiednio traktowane, że wszyscy ci oszuści no po prostu zostaną wyeliminowani z polityki. To, co się stało z tą pandemią, to jest po prostu nieprawdopodobne. Miało być 2-3 tygodnie, żeby wyizolować chorych. Okazuje się, że teraz jest 5-6 tygodni, żeby po prostu, no nie wiadomo co. Obiecywali, że będzie 100, 200, 300 tysięcy śmiertelnych wypadków w Ameryce, na parę milionów zachorowań. No, sprzężenie zwrotne było takie, że zamknęli wszystko. Ten sławetny zmiana krzywej, no bo mówili, że to pójdzie tak, no to chcieli, żeby poszło tak. I ta ilość śmierci miała być parę milionów, ale nie przez 2 tygodnie, tylko przez 15 miesięcy. No okazuje się, że to jest około 100 razy mniej te wszystkie przewidywania. Na zamknięcie jest. Wszyscy ci ludzie po prostu nie zdają sobie chyba sprawy i nie patrzą, że jest sprzężenie zwrotne, że ludzie się uczą, że poprawiają, że są, są maseczki, są szczepionki, no ale najważniejsze jest to, że nikt nowy nie przylatuje. Najważniejsze jest, że ci, którzy byli chorzy, zostali wychorowani, tak? No bo nie wyłapani, w Chinach wyłapują, ale strach jest makabryczny. To, co zrobiło, robi z normalnych ludzi nienormalnych. Ludzie donoszą na innych, ludzie po prostu uważają, że ekonomia może zdechnąć, żeby ludzie przeżyli. No, teoretycznie tak, no ale okazuje się, że ci, którzy powinni być najbardziej zabezpieczeni, no bo normalnie jak przychodziła ta pandemia, cała ta zagłada, cała ta ciężkie sytuacje, no to kto powinien być najbardziej pilnowany czy otoczony szczególną opieką? No właśnie ci, którzy umierają, ci, którzy najbardziej naumierali, czyli ludzie powyżej tam 70, 80 w domach starców, w domach opieki i tak dalej. Zamknęli cały naród. Jedna czwarta ludzi po prostu straciła pracę, jest na ubezpieczeniu na bezrobotnych, to jest 30 milionów ludzi. Na 340 milionów ludzi mieszkających w Ameryce, tylko 120 milionów płaci podatki. Także jeżeli 30 milionów ludzi przestało płacić podatki, a zaczęło brać pieniądze z ubezpieczenia na bezrobocie, no to wiadomo, że prędzej czy później wrócą do pracy, no ale to jest nieproporcjonalnie, bo to tysięcy lat życie spowalniało, ale się nie zatrzymywało. Niemcy zatrzymali fabryki, powiedzmy, w 20% i to tylko na własne życzenie. W Ameryce ludzie po prostu no zwariowali. To taki sam strach, to ten David Cameron robił w Anglii. W Anglii robił przed tym 2016, jak to było to referendum, czy wyjść z Unii Europejskiej, czy nie wyjść z Unii Europejskiej. To oni tam straszyli tych wszystkich wyborców. No szczególnie patrzyli, no bo jak zwykle jest mocna lewica i mocna prawica, czyli socjaliści, konserwatyści, no i więcej niż połowa
tych umiarkowanych. No i oni starali, Kamerun starał się wystraszyć tych wszystkich umiarkowanych, że to po prostu cała ta ekonomia padnie, bezrobocie będzie potężne, rola Brytyjczyków na całym świecie się zmniejszy, będzie jakiś taki duchowy i moralny upadek i tak dalej, i tak dalej. Cała ta akcja strachu zmieniła pytanie z takiej zwykłego politycznego punktu widzenia, czy wyborcy chcą być w tej Unii, czy nie chcą, zostało zmienione na pytanie, powiedzmy, moralne. No niestety komuniści wszystko teraz używają tego noża, czy sztyletu moralności. To teraz, no szczególnie powiedzmy kapitalizm. Kapitalizm przemienili socjaliści w coś takiego, że jest to nienormalne, niemoralne. No i to jest rozważania, dywagacje na jakiś inny filmik, no ale to oni zawsze stają, socjaliści stają na takim wysokim podium moralności, no i tłumaczą, że są wyżej, że moralnie są wyżej niż wszyscy inni. Amerykanie sami już mieliśmy taką sytuację z tym strachem w czasie tych paru lat rządzenia Trumpa. To nigdy nie było wystarczająco dużo, żeby dokopać Trumpowi. Oni zawsze, lewica zawsze dokopuje Trumpowi. No i środki masowego przekazu w zasadzie nieustannie tłumaczą, że to było niebezpieczeństwo dla republiki, dla amerykańskiego systemu. Ciągle nazywali go autorytariańskim systemem, zawsze nazywali go Hitlerem, nigdy nie nazywali go Stalinem, no bo socjaliści jednak na komunistę nie naplują. To są te same czerwone świnie. No ale bardzo chętnie mówią o tych związkach, czy o tych konszachtach urojonych zresztą z Rosją. Tak, także to jest to, co lewica nieustannie używa właśnie, żeby ta akcja strach się ciągnęła. No i teraz już największy problem to jest to, że nikt nie patrzy na naukę. Nauka jest jaka jest, to są liczby, to są wymiary, to wszystko można pomierzyć, popatrzeć, policzyć, jakie są proporcje, co jest pozytywne, co jest negatywne, jakie są koszty społeczne i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się wszystko zamieniło w uczucia. W ostatnie 30 lat po prostu amerykańskie społeczeństwo to wyrosło w tych socjalistycznych koledżach, uniwersytetach, no to oni są po prostu wrażliwi jak śnieżynki. Oni po prostu się roztapiają nawet w pobliżu prawdy ludzkiej, tak? No bo życie jest ciężkie, ale te śnieżynki, oni po prostu źle się czują, cokolwiek się dzieje naokoło nich, no i zawsze uważają, że to jest nienormalne. Nie rozumieją, że to jest od tysięcy lat po prostu twarda walka. No i jest, ludzie muszą pracować, ludzie muszą żyć i życie musi się toczyć. No i ten strach wciągnięty, całe to społeczeństwo wciągnięte w ten strach, no to jest to, co po prostu niszczy to społeczeństwo. Czym dłużej się ciągnie ten cały ten kryzys, no to coraz mniej ludzie sobie zdają sprawę, że król jest nagi, że to jest po prostu coś nienormalnego. Lekarze wymyślają te szczepionki, tak jak wspominałem, te badania są prowadzone i to wszystko. No i to można by było załatwić bez zamykania Ameryki. Tutaj zacznie się po prostu takie społeczne reakcje na tego koronawirusa.
ktoś będzie odpowiedzialny za to, że właśnie starsi nie byli odizolowani, dlaczego cały kraj został odizolowany. No ale i to przynosi to pytanie, kto to powinien zbalansować, tak? No bo ci gubernatorzy w wielu stanach, ci gubernatorzy cały czas po prostu trzymają, jak złapali za władzę, no to wsadzają ludzi do więzienia za to, że nie noszą masek, ale wypuszczają kryminalistów z więzienia, bo grozi im tam korona, tak? Także to jest zemsta czerwonych świn, to jest zemsta czerwonych sędziów, żeby tylko pokazać, że tak, ty się poddasz, upadniesz na kolana, bo nie chcesz nosić maseczki, to pójdziesz do więzienia, a bandzior, który ukradł, bandzior, który zrobił jakieś rzeczy, to jego wypuszczają. To jest moralność właśnie czerwonych świń. No i w tym całym środki masowego przekazu, no i wszyscy ci politycy, wszyscy ci politykierzy, można powiedzieć, no to oni uwielbiają ten projekt strachu, no bo to mogą kontrolować ludzkość, no ludność. Mogą kontrolować ludność. Środki przekazu robią na tym kasę, no bo czym więcej jest strachu, no to radio, telewizja, internet ma większą oglądalność. Politykom to nie przeszkadza, no bo politycy mają pensje z pieniędzy podatnika, tak, także im to nic nie robi. Urzędnicy, nauczyciele, policja, no cała budżetówka, no to w zasadzie ma kasę, a nic nie robi. W Oregon oni właśnie przegłosowali, powiedzmy, że zaczną robić, jak to się wszystko zrobi, no 4 dni pracy zamiast 5 dni pracy nauczycieli. Także budżetówka wie, jak wykorzystać resztę ludzi, a ten szary, nieumyty lud, to po prostu ma płacić coraz więcej podatków, no i ma być wdzięczny tym ludziom, że oni coś robią. Te straszenie, taktyka straszenia, no i te drakońskie zamykania, no będzie coraz gorsza, ale to jest właśnie te straszenie, to jest to, że daje przyjemność. Niektórym ludziom po prostu daje przyjemność, tak jak w tych obozach koncentracyjnych, czy w gettach, czy w czasie wojny byli ludzie, którzy po prostu chcieli być katami, no to teraz ci sami ludzie po prostu są politykami, po prostu chcą mieć bata, chcą mieć kija. Wszyscy zauważyliśmy ludzi, którzy stawiają się na wyższym jakimś takim moralnym położeniu, no i wyzywają innych od korona idiotów, wyzywają innych tych, którzy protestują od po prostu nieumytych ćwoków. No i oni wierzą po prostu, że oni są mądrzejsi, niż cała reszta, że oni są lepsi niż cała reszta, że oni są w stanie przeczytać w tych fusach kawy, co to się wszystko będzie działo z całą tą chorobą i z tym z chińską grypą. No i że oni są lepiej przygotowani na to, żeby zabezpieczyć całą resztę społeczeństwa. I również, że oni mają prawa działać przeciwko społeczeństwu, żeby zabezpieczyć społeczeństwo. Także to jest jakiś taki sens moralnej wyższości nad całą naszą resztą, bo oni wychodzą i bardzo często mówią, że życie jest najważniejsze, a nie ekonomia. No tyle tylko, że jak się popatrzy na liczby, no to z ekonomii to są i samobójstwa, z ekonomii to po prostu są tragedie rodzinne, z ekonomii to po prostu ludzie, no jest jak ludzie nie pracują, no to oszczędzenie tych, którzy teoretycznie mogliby umrzeć na koronę, no to jest dużo mniejsze niż cała rozwalenie całego systemu, cała ta dynamika
no, zmieni się w nadchodzących tygodniach. W niektórych stanach sędziowie powiedzieli, że powiedzmy nie można zamykać sklepów z bronią, no bo to jest prawo konstytucyjne. No i część ludzi się śmieje, że to jest idiotyzm amerykański. No ale to jest w konstytucji, tak? Jeżeli czerwona świnia może powiedzieć, że jest stan wyjątkowy, to zamkniemy sklepy z bronią, no to czerwona świnia sobie daje prawo odsunięcia konstytucji na dalszy plan. No i to nie jest w porządku. To nie jest w porządku. Obywatele powinni głosować przeciwko takim czerwonym świniom. Cała ta polityka strachu, no po tym numerze pandemii, po tym numerze paniki, no to już chyba będzie coraz mniej. Wszyscy wpadli jakiś taki, dali się przekonać, dali się zauroczyć. Nieustannie media krzyczą, że będzie brakowało papieru toaletowego, no to zaczyna brakować papieru toaletowego. Media krzyczą, że zacznie brakować mięsa, no to w sklepach jest, że po paczce będzie sprzedawane. Ludzie po prostu jak ta trzoda, jak te baranki biegną i reagują, no ale to jest makabryczne. No ten strach troszeczkę już będzie duża nauczka, była nauczka po Brexicie, że po prostu nie można wierzyć czerwonym świniom, była nauczka po wyborze Trumpa przez 60 milionów ludzi, że nie można wierzyć socjalistom, demokratom, czerwonym świniom, że oni to są po prostu, no to jest wredna klasa, to jest wredna partia, cały ten system, światopogląd, no to po prostu jest jedno wielki problem. Akcja, strach, no ona się znowu wyczerpie na jakiś czas, zdecydowanie tam się obniży, zdecydowanie to się wszystko poprawi, no to tak jak w Anglii tak samo coraz więcej ludzi po prostu uważa, że całe to straszenie i ta polityka, żeby pozostać, no to nie była prawidłowa, ci, którzy byli przeciwko, zaczynają rozumieć, że to wszystko jest. No są niektórzy ciągle źli, ale jednak nie będą chcieli zmienić tego głosowania. Ten COVID-19, ta chińska grypa 19, Wuhan 19, czy grypa nietoperzy, no to będzie miała duże skutki dla społeczne. To będzie po prostu przypomnienie, jak społeczeństwo może być zmanipulowane, jak społeczeństwo może być oszukane, jak decyzje polityczne gubernatorów mogą po prostu zwichrować cały naród. Myślę, że jeszcze parę dni, tydzień, no mówią 18 maja, ale to musi się zacząć jeszcze szybciej odbywać. Wszystko zacznie wracać do normy. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Też dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Wygląda na to, że jestem zdemonetyzowany już na stałe. Do następnego.